Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan, Media Tester, a dla Was wszystkich, czyli Media Maniaków, zdobyłem całą serię Alcatel One Touch Pop od C5, C7 do C9, czyli od słabszego do najmocniejszego przedstawiciela tej serii. Smartfony te w głównym nurcie cechują się dual SIM-em, w związku z tym w każdym z nich możemy wsadzić sobie dwie karty SIM i być dostępnym pod dwojgiem numerów. Jeden z nich, jedną kartę możemy użytkować jako 3G, resztę, czyli drugą kartę, przepraszam, używamy sobie jako zwykłe połączenia telefoniczne. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne, szczególnie dla tych, którzy na przykład chcieliby korzystać albo z prywatnej i służbowej karty naraz w jednym smartfonie, albo na przykład swojej karty, a drugiej na przykład Aero 2 jako internet bezpłatny. Tak też się da, nie powinno być z tym najmniejszych problemów. Przetestujemy, mamy kartę Aero, tak więc będziemy testować, co sobie tylko życzycie. Te modele jeszcze dodatkowo cechują się dość ciekawymi parametrami technicznymi. Przedstawię może tak pokrótce, żeby było jasne. O, tu je mamy. Jeżeli chodzi o C5, mamy tu Androida 4.2, być może jest aktualizacja, wszystko sprawdzimy. Ekran 4,5 cala, dwurdzeniowy procesor 1,3 GHz, 3G+, 21 megabitów na sekundę, aparat 5-megapikselowy i dwie karty SIM, czyli Dual SIM modem. Model nazywa się 5036D. Następny, czyli przedstawiciel Alcatel OneTouch Pop C7, mamy tutaj tak samo system Android 4.2, być może nowszy, sprawdzimy. Ekran już jest nie 4,5, a 5 cali. Czterordzeniowy procesor 1,3 GHz, czyli dwukrotnie wydajnościowo powinien być mocniejszy, zobaczymy. Też mamy 3G+, 5 megapikseli, też dwie karty i model się nazywa 7041D. I najmocniejszy przedstawiciel tej serii One Touch Pop, czyli C9, model się nazywa 7047D. On się już cechuje tutaj tak samo oczywiście Androidem 4.2, być może nowszym, to sprawdzimy, ale już 5,5 cala ekranem IPS. IPS jest to bardzo istotna funkcja, jest to dokładnie cecha wyświetlacza in-play switch, czyli kąty widzenia będą tutaj na pewno bardzo dobre. Więc ci, którzy narzekają na wyświetlacz, że na przykład coś im kąty coś nie działają słabo, jakieś kolory się tam przekłamują, cokolwiek innego, no to w tym wyświetlaczu myślę, że będą mieli wszystko to, co w większości najnowszych smartfonów o znacznie wyższej cenie. Będą to po prostu mieli. Ok, czterordzeniowy procesor, tutaj mamy procesor czterordzeniowy 1,3 GHz, podobnie jak to mieliśmy tutaj w C7, 3G+, łączność internetowa, już 8-megapikselowy aparat, więc mocniejszy niż w tych dwóch, jeżeli chodzi oczywiście o rozdzielczość, sprawdzimy też funkcjonalność tych aparatów, czy gdzieś się coś różni, czegoś brakuje i także dual SIM. Tak więc jak widzicie, smartfony różnią się każdy względem siebie, czy to procesorem, czy to ekranem oczywiście, rozdzielczością o pół cala każdy, czyli 4,5, 5, 5,5 cala. Tak więc jak widzicie, będziemy mieli co testować. Ja tak jeszcze Wam na przedsmak pokażę te smartfony na żywo. Wiem, że wielu z Was lubi wymieniać smartfony, ale nie każdy lubi wydawać duże pieniądze na jakieś najnowsze modele. W związku z tym mamy właśnie tutaj troszeczkę tańsze smartfony i niekoniecznie gorsze oczywiście. O, tutaj mamy Alcatel One Touch Pop C5. Bardzo przyjemny smartfon w dotyku, cały pozaokrąglany, lampka doświetlająca, aparat, głośnik. Tutaj chyba będzie mikrofon, jak się nie mylę, u góry gniazdo słuchawkowe, włącznik głośniej, ciszej. Smartfon bardzo przyjemny, coś a la CS3, jeżeli chodzi na oczywiście o Samsunga. Na dole gniazdo micro USB i mikrofon. Bardzo fajny smartfon, 399 zł w zaprzyjaźnionym serwisie telefonów, który nam wypożyczył te smartfony do testów. Zobaczmy sobie teraz C7. Jak to się prezentuje i wygląda. O, tutaj mamy go. O, już odczucia są jasne. Większy smartfon, 5 cali to rzeczywiście jest większy smartfon. Bez dwóch zdań, weźmiemy sobie go zaraz, przyrównamy jeden do każdego, tak żeby móc porównać te smartfony. W tylnej części oczywiście aparat, doświetlająca dioda, mikrofon, głośniczek już jest na dole w tym momencie. Dodatkowo są takie wypustki, że tak powiem, wysuwające smartfona wyżej, w związku z czym jak położymy smartfona, to ten smartfon nie będzie się tak łysał, a druga sprawa, nie będzie tutaj
głośnik zasłonięty, głośniej, ciszej z prawej strony, tutaj jeszcze odblokowanie, zablokowanie z prawej, tutaj było to troszeczkę inaczej rozwiązane, ponieważ w C5, przepraszam, było to u góry. Ok, i przejdźmy jeszcze do ostatniego. I te smartfony będę dla Was testował w najbliższych dniach, w związku z czym, jeżeli macie jakiekolwiek pytania względem tych smartfonów, piszcie pod tym filmem na YouTubie najlepiej, tam najszybciej odczytuję komentarze. Oczywiście nie zapomnijcie subskrybować kanału MediaTester na YouTubie, bo tam będą wszystkie filmiki testowe i wszystkie jakiekolwiek wykonujemy tam są. Tak więc pytajcie, o co sobie chcecie, a jak chcecie jakichś specjalnych testów, coś sprawdzić, to po prostu piszcie, a postaram się je wykonać i przedstawić Wam te filmiki, te testy, przepraszam, w formie filmów, tak żeby nie było żadnych wątpliwości, czy test jest wykonany prawidłowo. Ok, tak się prezentują wszystkie trzy smartfony, zaraz je do siebie przyrównamy. Wygląda to wszystko naprawdę bardzo dobrze. Tutaj jest ten 5,5 cala IPS ekran, to już czuć, że ten smartfon jest naprawdę duży. Ramki są małe, wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Wszystkie nawiązują do siebie wyglądem, jeżeli chodzi o te urządzenia, kamerki z prawej strony wszędzie, tak? Nie, tu już z lewej strony w najmocniejszym przedstawicielu. I jak to wygląda z tyłu urządzenia, też oczywiście chodzi o te mikro SIM, dwie karty, to w każdym tak jest, i mikro SD, możemy sobie kartę tu wsadzić, dioda podświetlenia, głośnik obok aparatu. Wygląda to wszystko bardzo dobrze. Ten model najmocniejszy naprawdę fajnie się prezentuje. W dotyku jest bardzo przyjemny ten plastik, taki matowy, gniazdo microSD, tak już mówiłem. Wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze. Ok, teraz nie będę się skupiał nad szczegółami. Zobaczcie porównanie, przyłóżmy sobie w ten sposób, sobie zróbmy jeden na drugi i zobaczymy sobie, jak się różnią wielkościowo. Zobaczcie, jeżeli chodzi o szerokość, a teraz jeżeli chodzi o długość. Tak się prezentuje różnica w długości tych smartfonów. Wyrównam jeszcze je dokładnie. O tak. I tak to wygląda. Czyli różnica 4,5, 5, 5,5 cala. Dobra, z mojej strony to tyle. Zabiorę się za testy, myślę, za jakąś godzinkę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek uwagi, chcecie, żeby jakoś przetestować specjalnie dany smartfon lub smartfony, porównać je ze sobą w jakiś sposób specjalny, jakieś benchmarki, co sobie tylko życzycie, piszcie pod filmem na YouTubie, na naszym kanale MediaTester, a ja postaram się wszystkie testy, jakie sobie tylko zażyczycie, wykonać dla Was, tak abyście mogli świadomie, czy też zakupić ten smartfon, czy też po prostu uzyskać informacje, jakie chcecie względem tego smartfona, tego czy tego smartfona lub tych wszystkich smartfonów. Ok, z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam.